Dzień dobry. Dziś chciałabym poopowiadać trochę o pokrzywie. Teraz mamy zimę, więc no, nie polecam zimą zbierać pokrzywę, ale od maja do końca września jak najbardziej. Mitem jest to, że tylko pokrzywa jest dobra do zbierania na początku maja. A po prostu w maju ma najwięcej wszystkich takich składników aktywnych. Później jakby proporcje zawartości tych składników zmieniają się, natomiast ona tak naprawdę do końca września można ją spokojnie zbierać, suszyć. Bardziej polecam suszenie w snopkach, jeżeli nie mamy suszarki do ziół. Natomiast suszenie w snopkach jak najbardziej. Tylko pamiętajmy o tym, że używamy już do naszych naparów tylko górne liście. Tą wyższą część, za którą złapiemy sobie do snopka, jak najbardziej możemy zebrać taką dłuższą gałązkę, natomiast później wykorzystujemy tylko górne liście. Gdzie zbieramy taką pokrzywę? Taką pokrzywę najlepiej zebrać w lesie, znana od dróg zanieczyszczeń. Na pewno nie polecam zbierania pokrzywy gdzieś na trawnikach, bądź też na poboczach dróg, ponieważ one oprócz swoich składników zawierają jeszcze inne pierwiastki, które nie do końca chcemy sobie dostarczyć do organizmu. Natomiast na pewno nie polecam sadzenia bądź też wysiewania sobie pokrzywy w ogródku warzywnym, ponieważ po jakimś czasie będziemy mieli tam główne pokrzywę. Pokrzywa jest bardzo agresywną rośliną. Tak więc nawet wyznaczenie miejsca jakiegoś do rośnięcia nie zatrzyma ją, żeby pojawić się wszędzie. I tak jak wspomniałam, zbieramy do naparów tylko i wyłącznie górne liście pokrzywy. Można sobie właśnie więcej zerwać, ale później wykorzystujemy tylko górne listki. Można też oczywiście kupić susz pokrzywy w sklepie zielarskim. Natomiast tu bym zwracała uwagę na to, w jakiej formie kupujemy ten liść pokrzywy. Jeżeli on jest pokruszony, są to tak właściwie miał z liści pokrzywy, to musimy mieć pełną świadomość tego, że to jest pokrzywa zabrana mechanicznie z pola. Jest to kombajn, który jedzie i zbiera wszystko. Dlatego jest pokruszona, właściwie poszatkowana, między innymi dlatego, żeby nie można było rozpoznać, ile w tej pokrzywie jest pokrzywy. Natomiast już dużo firm handlujących surowcem zielarskim wprowadza zioła w postaci listków, które możemy kupić, więc taki susz pokrzywowy kupny polecam, ale najbardziej polecam, żeby sobie każdy przyporzec i sam zebrał taką pokrzywę. Pokrzywa tak naprawdę zawiera w sobie tyle składników, że no ciężko je wszystkie wymienić. Natomiast taki szczegółowy opis pokrzywy znajdą Państwo na mojej stronie danowiec.pl przy hydrolacie pokrzywowym. Natomiast tak pokrótce, to pokrzywa zawiera w sobie ksantofile, barwniki roślinne, sole mineralne, witaminy, flawonoidy, garbniki, kwas krzemowy, kwasy organiczne, fitosterole, witaminy, naprawdę mnóstwo składników, mnóstwo substancji aktywnych. I co ciekawe, składniki, które znajdują się w liściach i w korzeniu pokrzywy, stymulują pobudzanie, aktywizację interferonu i antygenów wirusowych w naszym organizmie, a te z kolei zapobiegają tworzeniu się chorób nowotworowych, więc warto pić herbatkę pokrzywową. Warto też pić herbatkę pokrzywową z innych powodów, przede wszystkim dlatego, że odtruwa organizm, usuwa toksyny z krwi, działa przeciwzapalnie, przeciwbiegunkowo, przeciwwirusowo, przeciwkrwotocznie, nawet przeciwcukrzycowo. Więc naprawdę warto też o tym pamiętać, że herbatkę z pokrzywy nie pijemy przez nieokreślony czas. Pijemy ją maksymalnie przez miesiąc,
Później robimy obowiązkową dwutygodniową przerwę, ponieważ tak jak wiedzą Państwo, co za dużo to niezdrowo, to w pokrzywie to się w 100% zgadza, po prostu już po miesiącu zaczynamy wypłukiwać sobie wszelkie witaminy z organizmu, już nie dostarczamy, natomiast zaczynamy wypłukiwać. Czyli herbatkę z pokrzywy pijemy przez miesiąc, mogą być to dwie herbatki dziennie, po miesiącu robimy obowiązkową dwutygodniową przerwę. Później znowu możemy jakby wrócić do kuracji pokrzywą. Możemy też pokrzywę łączyć sobie z innymi ziołami, ale ja polecam takie jednoskładnikowe herbatki pokrzywowe. To właściwie tyle. Jeśli mieliby Państwo jakieś pytania odnośnie pokrzywy, na co można ją stosować, to zapraszam na stronę, tam jest kontakt mailowy do mnie. Chętnie odpowiem. I właściwie to wszystko. Pokrzywę samodzielnie zbieramy, pijemy na parę, na pewno będziemy trochę zdrowsi. Dziękuję bardzo. Do widzenia.